Od 1984 roku ze Stalowej Woli, Sandomierza, Janowa Lubelskiego i Ostrowca Świętokrzyskiego w pierwszych dniach sierpnia wyruszają na pielgrzymi szlak pątnicy, którzy różnymi drogami zmierzają do naszej Matki na Jasną Górę, aby u jej bram utworzyć jedną diecezjalną grupę pielgrzymkową i złożyć jej pokłon, zawierzając jej opiece siebie, swoje rodziny i kościół diecezjalny. Gdzie ziemia obiecana jest, wyruszy. Zaczęłam chodzić na pielgrzymkę, odkąd miałam 15 lat i nie ukrywam, że na początku tym motywem to chyba przede wszystkim była taka ciekawość doświadczenia czegoś nowego. Czym jest dla mnie pielgrzymka? Przede wszystkim chyba, oczywiście ona jest wędrówką, jest formą pokuty, ale tak dla mnie osobiście to jest takie spotkanie. Spotkanie z Bogiem, ale też spotkanie z drugim człowiekiem. Całe nasze życie ziemskie, nawet gdyby trwało i 100 lat, to jest tylko jedną wielką pielgrzymką do Pana Boga. Pielgrzymka to nie tylko modlitwa w skupieniu, to także modlitwa poprzez zabawę, śpiew, podziwianie otaczającego świata, poprzez współdziałanie z innymi pielgrzymami. Zgaśnie w dali tak, jak żagiel i wypełni głuchy. Nabożeństwo za ojczyznę to nieodłączny punkt każdej pieszej pielgrzymki ze Stalowej Woli na Jasną Górę. Program nabożeństw przygotowują ludzie młodzi, dając w ten sposób świadectwo troski o losy ojczyzny, a przy tym swoje i następnych pokoleń. Ona istnieć nie przestaje, matką głupi, gdzie nas wali. Nadzieją, ludzie podli, ludzie mali, nadzieją, choć się z ciebie natrząsają, głośno śmieją, ty nas jedna nie opuszczaj, nadzieją. W
drodze na Jasną Górę pielgrzymi z różnych stron diecezji modlą się w miejscach szczególnych. W sanktuarium Matki Bożej w Sulisławicach, w miejscu spoczynku błogosławionego Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie, w sanktuarium Drzewa Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu, w sanktuarium Świętej Anny Samotrzeć. Za pośrednictwem patronów tych miejsc pielgrzymujący wypraszają łaski u Boga dla siebie i wszystkich potrzebujących. Wzrok ma smutny, zatroskany.